Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Nie milknął echa Brexitu, który wywołał duże zamieszanie na rynkach finansowych. Skomplikował także dość trudną już sytuację osób, które mają kredyty we frankach. I na ten temat rozmawiam dzisiaj z panem Markiem Zuberem, ekonomistą. Dzień dobry. Dzień dobry. I Arkadiuszem Szcześniakiem, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry. Prezydent Duda, pytany, czy dojdzie do przyspieszenia pracy nad tak zwaną ustawą frankową, w związku z podwyżką walut mówił, że pracujemy cały czas nad ustawą frankową spokojnie i konsekwentnie, bo ten problem wymaga takiej spokojnej pracy i te prace będą kontynuowane. Czy teraz potrzebne jest przyspieszenie, czy raczej trzeba zachować spokój i obserwować, co będzie dalej? Brutalna prawda jest taka, że to jest kolejny czynnik, który wprowadza zamieszanie na rynku złotego także, tym razem szerzej w ogóle na rynkach europejskich, trochę też światowych, ale przede wszystkim europejskich. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest kolejny czynnik. Pierwszy to jest koniec roku, przynajmniej mam tutaj na myśli oczywiście ten okres rządów PiS-u, to jest koniec roku i obniżenie ratingu przez Standard & Poor's, więc żyjemy w takim permanentnym osłabieniu złotego. Skoro permanentnym, to może tak już zostanie. Niektórzy takie pytanie sobie zadają, ale ja mam rzeczywiście wrażenie, że albo PiS jest trochę zakładnikiem tego, co mówił w kampanii wyborczej, także prezydent, czyli tego, żeby jakoś rozwiązać w sposób ustawowy problem frankowy tak, żeby frankowiczom rzeczywiście pomóc, albo, co nie wyklucza się z tym pierwszym, liczy na to, że sprawa sama się rozwiąże w ten sposób. Oczywiście też nie do końca by się rozwiązała. Ale sprawa się komplikuje. Że nam się złoty umocni, bo takie dobre rzeczy się będą działy i skoro się nam umocni, no to frankowicze nie będą mieli straty z tytułu wyceny kapitału i wszystko będzie ok. Takie wrażenie czasem można mieć. Natomiast na pewno nie ma dzisiaj, przynajmniej jeżeli chodzi o otoczenie prezydenta, bo jak rozumiem, głównie tam w tej chwili pracuje się nad tą ustawą, tak naprawdę nie ma koncepcji, jest wrzucanie jakichś haseł. Były propozycje. No tak, ale to jest kilka czy kilkanaście pomysłów. Mamy już nawet takie pomysły jak jednego z doradców prezydenta Dudy, który mówi, no najlepiej, żeby się każdy frankowicz dogadał z bankiem, czy każdy bank dogadał z każdym frankowiczem i znalazł jakieś wspólne rozwiązanie. No wniosek stąd taki, nie ma pomysłu, nie ma jednej koncepcji. Zresztą ja się osobiście nie dziwię, bo sprawa jest naprawdę bardzo skomplikowana. Ale uważa pan, że trzeba działać, czy trzeba obserwować, co będzie działo się dalej ze złotem? Ja cały czas stoję na tym stanowisku, na którym stałem od początku. To znaczy uważam, że trzeba pomóc każdemu kredytobiorcy, który ma problem ze spłatą kredytu. Ja jako obywatel płacący podatki zgadzam się przede wszystkim na takie rozwiązanie. Ale w tej obecnej sytuacji po Brexicie trzeba działać już, czy obserwować? Ale co mamy obserwować? No jeżeli rynki walutowe. Jeżeli to jest pytanie tak naprawdę też do rządu, jeżeli rząd rzeczywiście chce zrealizować jakiś pomysł, chce stworzyć jakąś ustawę, która ma frankowiczom pomagać, to oczywiście nie ma na co czekać. Co do tego nie mam wątpliwości. Brexit niewiele tutaj moim zdaniem zmienia. Zresztą nawet gdybyśmy tak rozumowali, to proszę zobaczyć, co się dzieje od 8 lat. Ciągle coś nas zaskakuje, ciągle takie Brexity się pojawiają, a to trzęsienie ziemi w Japonii, które destabilizuje sytuację, a to wiosna ludów w Afryce Północnej, która destabilizuje sytuację, a to problem zadłużeniowy w strefie euro. Ciągle coś się pojawia i trudno teraz zakładać, żebyśmy w najbliższych 2 czy 3 latach już żyli w totalnym spokoju. Zresztą tak naprawdę to teraz się dopiero zaczyna zamieszanie, bo przecież po pierwsze nie wiemy, jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, kiedy to się stanie, czy w ogóle wyjdzie, bo dzisiaj mamy bardzo wiele informacji, że Szkodzi chcą blokować ten proces i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nawet to, jak będzie wyglądała Unia Europejska potem, mamy jakieś propozycje bardzo na razie wstępne, tu się wiele rzeczy może dziać, więc czekać teraz, aż się wszystko uspokoi, to możemy tak czekać i 5 lat, albo i dłużej, więc jeżeli ma być coś, no to róbmy to teraz. Jak zmieniła się sytuacja frankowiczów od zeszłego czarnego piątku? Czy coś się zmieniło bardzo mocno? Czy są jakieś nowe oczekiwania z państwa strony co do pomocy właśnie prezydenta rządu? Czyli przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nigdy, przynajmniej z naszej strony, nie było takiego oczekiwania tak zwanej pomocy. To jest raczej kwestia rozwiązania sporów prawnych, które się toczą na etapie sporu między bankiem a klientem, gdzie mamy już prawomocne wyroki, które mówią o tym, że bank nie może wypowiadać umowy po kursie, który sam ustala. Są to już prawomocne wyroki, które obowiązują. Na razie dotyczyły tylko osób, którym wypowiadano umowy. Jest to dość istotny problem, gdyż te osoby często mają przeliczony dług według kursu, który sam ustalił bank. Jest to prawomocnymi wyrokami uznane za działanie niezgodne z prawem. Oczekujemy tego typu pomocy, żeby państwo zaczęło działać, żeby procedury zaczęły działać sprawnie. Jeżeli ten problem dotyczy ponad 500 tysięcy umów, to zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie może być najszybsze poprzez ustawę.
A ten ustawa... coraz wyższy kurs franka po właśnie tym piątkowym Brexicie mocno zamieszał z Państwa perspektywy? Czy i tak już ten problem jest tak duży, że... Problem już jest i tak duży, bo były różne pomysły. Pierwszy termin pokazania ustawy, która miała być skierowana do Sejmu przez prezydenta, to był październik zeszłego roku. Także mija już ponad pół roku, kiedy ten termin został przekroczony. Także to już ta sytuacja spowodowała, że mamy wrażenie, że ten termin będzie przesuwany w nieskończoność. I tak jak tutaj mówił Pan, że pojawiają się kolejne czynniki, które powodują, że związanie tych kredytów z indeksacją do innych walut powoduje, że co chwila będą sytuacje, które będą powodowały, że ten kurs może pójść na 4,50, na 5, a oprócz tego jeszcze mamy inne czynniki, takie jak stawka LIBOR, która może wzrosnąć i wtedy ten problem będzie dotyczył coraz szerszej rzeszy osób, które mają te kredyty i wtedy ten problem również odczują banki i klienci banków. No właśnie, w poniedziałek podano informację, że dwa banki, nie będę tutaj wymieniała nazw, zobowiązały się do zmiany praktyk i zrekompensowania strat konsumentom. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą uwzględniać ujemne oprocentowanie, a także oddadzą klientom kwotę wynikającą z różnicy między wcześniejszym oprocentowaniem, a tym, które w pełnym zakresie uwzględnia ujemne LIBOR. Można powiedzieć, że na łaska. Tak, łaska. Tak między nami mówiąc, bo to, że to się nie działo, to jest moim zdaniem skandal. I to jest jedyne słowo, które mi w tej chwili przychodzi do głowy. Ja jeszcze raz podkreślam, że to nie jest jednolity problem. Od początku stałem na takim stanowisku. Nie można wszystkich umów wrzucać do jednego wora. Banki, już pomijam, że banki się zachowywały inaczej w stosunku do klientów, bo mieliśmy na przykład takie banki, które miały spread na poziomie 40 groszy i takie, które miały spread na poziomie 12 groszy. Możemy dyskutować, jaki spread jest spreadem sprawiedliwym, czyli ta różnica między ceną kupna i sprzedaży, ale myślę, że każdy z nas, który cokolwiek siedzi w tematach ekonomicznych, wie, że na pewno nie 10-procentowy, bo to jest właśnie te 40 groszy, o których mówię. W ramach teraz umów, które dotyczą jednego banku, w czasie te umowy też się zmieniały. Więc tu jest chyba podstawowy też problem zbudowania ustawy. Możemy sobie wyobrazić w takiej ustawie zapisy, które dotyczą wszystkich umów, ale możemy sobie też wyobrazić sytuację, w której no niestety umowa po umowie trzeba tej analizy dokonywać, bo gdybyśmy wszystko chcieli zawrzeć w ustawie, to pewnie musiałaby ona liczyć setki stron i byłaby kompletnie niezrozumiała i pewnie niestosowalna. Więc to jest wielki, wielki problem. Ja osobiście, jeżeli mogę mieć do kogoś pretensje, to mam pretensje do systemu bankowego jednak o to, stojąc na zdaniu, że stojąc na stanowisku, że z całą pewnością nie wszyscy, tak delikatnie to powiem, kredytobiorcy frankowi nie mieli świadomości tego, co to jest ryzyko walutowe i z pełną premedytacją decydowali się na taki, a nie inny kredyt. Mam pretensje o to, że system bankowy zbyt jednak mało daje w tej dyskusji, która toczy się już od półtora roku prawie. No dłużej, biorąc pod uwagę wcześniejsze wydarzenia, no ale to najważniejsze, czyli odczepienie kursu franka od euro, no to jest mniej więcej półtora roku. Przez te półtora roku banki naprawdę niewiele zaproponowały, nawet ten słynny sześciopak, pod nim nie wszyscy się podpisali. I to jest dla mnie największy problem. Moim zdaniem, nawet jeszcze raz to czyli podkreślę. Banki powinny znaleźć wspólne nawet, stanowisko. Ale przede wszystkim no, muszą wyjść naprzeciw, bo jeżeli dalej się tak będą zachowywać, no to skończy się faktycznie rozwiązaniem, które może prowadzić do destabilizacji systemu i wtedy wszyscy za to będziemy płacić. Moim zdaniem, no nie może tak być, jednak trzeba się uderzyć w piersi i przynajmniej niektóre banki, albo przynajmniej niektóre umowy tworzone przez te banki były delikatnie mówiąc nie fair. Ja myślę, że dzisiaj co do tego nikt już nie ma wątpliwości. Są prawomocne i tyle. Oczywiście są prawomocne. Za to powinny płacić banki. No przynajmniej w tym obszarze, bo jeszcze raz podkreślę, no umowa umowie nierówna. Ja mam przykład akurat dwóch czy trzech spraw sądowych, które zakończyły się przegraną klientów, ale skoro są takie, a są takie. Są takie. To jest kwestia wybrania sposobu pozwu, o który się występuje. Jeżeli się występuje o unieważnienie, jest bardzo trudno uzasadnić kwestie tego, że się na przykład nie wiedziało o ryzyku, tak? Ale są inne już prawomocne wyroki, które mówią, że konkretne zapisy w umowach są niezgodne z prawem, niezgodne z dyrektywą, są nieuczciwe. Znaczy możemy sobie wyobrazić, nie wiem czy pan pamięta, to rozwiązanie akurat nie dotyczy kursu walutowego, no ale nie może być tak, żeby i o tym akurat ja wtedy głośno mówiłem, no narażając się pewnie jednemu z banków, nie może być tak, że w umowie jest napisane, że zarząd banku decyduje o wysokości marży w zależności od tego, jak się zmieniają stopy procentowe. No bardzo przepraszam, ale są jakieś granice, no nie wiem już jak to określić,
no to tak delikatnie określę, po prostu fair traktowania drugiej strony. No i teraz zawsze można mówić, że druga strona mogła to sobie przeczytać i mogła tej umowy nie podpisać, no ale umówmy się, no tutaj rzeczywiście jest taki element, w którym jedna ze stron jest nieco lepszym specjalistą, a druga nieco gorszym, przynajmniej w wielu tych umowach. No, tak mi się wydaje. No, a to, że nie zastosowano ujemnych stóp procentowych, nie wiem, czy to ta sama instytucja, które są w umowie, nie pamiętam. To zaskarżył UOKiK, tak, który dostał poprzez skargi klientów, którzy mają w umowie napisane, że suma oprocentowania jest to suma marży i stawki LIBOR, tak? Czyli jeżeli jest plus i minus, no to musi się to wyliczyć. Ale wie pan, że niektóre banki miały zapis, ale nie mniej niż zero. Tak, ale to od 2011 roku, czyli tak jakby nie dotyczy tych umów, dopiero jak weszło to zagrożenie. Ale nawet jeśli, no nie może być takiej sytuacji. No, stawka LIBOR, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, no to jest koszt pieniądza, to jest koszt, po którym banki nawzajem sobie pożyczają pieniądze, więc w sposób naturalny, jeżeli na tym opieramy kredyty, oprocentowanie kredytów, a musimy na tym opierać, ponieważ ten rynek pieniężny, na którym właśnie banki sobie pożyczają pieniądze, to jest taka rezerwa w sytuacji, kiedy bank nie dysponowałby własnymi środkami, pożycza na rynku pieniężnym, więc to jest oczywiście wyznacznik kosztu. No ale jeżeli tamten koszt jest ujemny, to jak można tego kosztu nie przenosić na klienta? No dla mnie to jest oczywiste. I właśnie tego typu zachowania banków, które działy się już w tej mocnej dyskusji o kredytach frankowych, one tylko są wodą wodą na młyn właśnie takich bardzo radykalnych rozwiązań, więc ja mam o to naprawdę do systemu bankowego pretensje. Czy teraz czekają państwo na ustawę, czy raczej wolą sami rozwiązywać te problemy w sądzie? Czyli czekanie na ustawę już trwa tak długo, że zaczynamy raczej myśleć o tym, co sami zrobimy. W ciągu półtora roku zginęło 30 tysięcy umów, czyli 30 tysięcy umów zostało wypowiedzianych, przeliczonych niezgodnie z prawem, bardzo często wyegzekwowanych po niekonstytucyjnym BTE, które pomimo wyroku sędziowie jeszcze zdarza im się je zatwierdzać. Tak? To jest jakieś kuriozum, że 8 miesięcy po wyroku Trybunału dalej się orzeka według przepisów niezgodnych z konstytucją i się licytuje majątki. Także to był jeden z naszych postulatów, że po pierwsze tego typu dokumenty zostały wszystkie uznane za niezgodne z konstytucją i już nie egzekwowane. I w tym zakresie planujemy takie działania jednak, że wszyscy wliczą swoje nadpłaty i prawdopodobnie będzie to w ten sposób, że przestaniemy po prostu do banków dopłacać taką kwotę, jaką on się domaga, tylko taka kwota, jaka jest wynika z umowy bez zapisów niedozwolonych. To będzie spora różnica dla banków, zupełnie inna niż wynika z wszystkich projektów ustaw, łącznie z tym, który jest teraz w parlamencie klubu Kukiz, który tak naprawdę zamieniał te kredyty na kredyty złotówkowe od początku. To był chyba bardzo rozsądny pomysł, zresztą popierany przez obecną władzę Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że obecny minister finansów zgłosił taką poprawkę przy ustawie Platformy Obywatelskiej, która w zeszłej kadencji nie przeszła. No, ale jednak postawili na ustawę prezydencką, a jej na razie nie widzimy. A tej ustawy nie ma i tak jak mówimy, 30 tysięcy osób zostało wypowiedzianych, te osoby przeszły na garnuszek państwa, nie ma się co oszukiwać. Te osoby przestały płacić podatki, w tej chwili już ponosimy koszty tego, co się dzieje. 30 tysięcy umów tylko dlatego, że banki zamiast dogadać się z tym klientem, wolą wypowiedzieć umowę, a dług sprzedadzą za 20-30%. Znaczy ja muszę powiedzieć, że tak jak mówiłem rok temu, moim zdaniem niestety najlepszym rozwiązaniem to jest właśnie wystąpienie do sądu, jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, jeżeli ktoś uważa, że bank go oszukał, że zachował się w stosunku do niego nie fair. Ja wiem, że to się wiąże z kosztami. Stąd właśnie mówiąc to rok temu, no mówiłem, że ale bardzo przepraszam. Ale to mamy wyjście. W tej chwili zrobimy w ten sposób, że to bank będzie musiał udowodnić, że jestem tyle winny. A mamy prawomocne wyroki, które mówią, że nie jest w stanie tego udowodnić. Przede wszystkim mamy pozwy zbiorowe, one też jednak ograniczają ten koszt związany z wychodzeniem przed sąd. Natomiast mnie się wydaje, że to jest jednak najlepsze rozwiązanie. No, jeśli chodzi o ustawę, znaczy moim zdaniem będzie bardzo trudno wypracować taki projekt, taki model, który będzie akceptowalny przez wszystkich. Moim zdaniem to będzie jeszcze trwało. Zresztą z drugiej strony może to dobrze, że prezydent, jego otoczenie no, próbują gdzieś tam rozwiązywać ten problem w drodze dyskusji. Podobną sytuację mamy z podatkiem od handlu. To są naprawdę skomplikowane rzeczy. To jest naprawdę wiele rozwiązań. Mamy także tak, ale umowy czas bankowe, płynie, które a ci ludzie jednak są pozostawieni sami. Dlatego czas niestety wydaje mi się, banków, że jedyna niestety. Szansa. Czas płynie na korzyść banków, które wypowiadają kolejne umowy i tak naprawdę liczą na to, że za 2-3 lata tych umów zostanie 200 tysięcy, a te 300 tysięcy osób przejdzie na utrzymanie budżetu państwa i z tego powodu nikt niestety do tej pory nie podniósł larum, a tak naprawdę też musimy o tym głośno mówić, że
koszt dla budżetu państwa już teraz, tak? My znamy osoby, które nie płacą podatków, prowadzą działalność gospodarczą tylko po to, żeby zapłacić ratę w banku. Dlaczego? Bo Urząd Skarbowy ściągnie dług wolniej niż bank. To jest jakaś totalna paranoja i to właśnie zauważył Trybunał Konstytucyjny, że nie może być tak, że bank ma wyższe uprawnienia co do ściągania należności niż na przykład Urząd Skarbowy. To jest dosyć dziwna sytuacja, że tym pierwszym potrafił być niestety bank, który też przeliczał te swoje należności zazwyczaj po tym wysokim kursie, którym nie powinien ustalać sam. Ja dzisiaj już dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panom, dziękuję państwu.